Ja mam takie świadectwo uwolnienia od zmartwień. Właśnie dzisiaj na świecie jest tak, że świat za wszystko jest nauczony, że za wszystko się płaci. Za łaskę z nieba się właśnie nie płaci. Ja przyjąłem z nieba uwolnienie. Ja kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, to wiele rzeczy we mnie się wyprostowało. Ale została taka jedna rzecz, która trwała. Ja myślałem, że ona poniekąd ma tak sobie trwać. Myślałem, że to tak ma być, ale tak nie miało być. Chodziło o to, że ja cały czas rozważałem kolejny dzień, rozważałem kolejne wydarzenie, rozważałem, co się będzie działo za chwilę i to powodowało, że ja się martwiłem cały czas. Ja myślałem, że tak ma być, no bo trzeba planować, trzeba rozważać. No tak, trzeba, no ale nie wolno się martwić, bo to grzech. I mimo, że ja sobie mówiłem, że całą troskę złóżcie na Niego, to ja parłem w ten mur, mówiłem, ale ten mur cały czas stał. I wracając właśnie do tego, ludzie ze świata myślą, że za wszystko trzeba zapłacić. Dlatego, jeśli mówi im się, że zbawienie jest za darmo, to oni w to nie wierzą. Zbawienie jest tak potężnym darem i tak wspaniałym, że ciężko nawet jest właśnie ludziom uwierzyć w to, że ono jest za darmo. I tak się właśnie nad tym ostatnio zastanawiałem i zrozumiałem, że tak właśnie jest, ale ono jest za darmo. Miałem niedawno taką sytuację, takie wydarzenie w pracy. To wydarzenie jest właśnie świadectwem uwolnienia od rzeczy, które jakby przeszkadzały mi w życiu. Była taka sytuacja, że jechałem sobie samochodem, rozwoziłem paczki, doręczałem paczki, prawda? To był poniedziałek, była trochę taka pochmurna pogoda. No i taki był jakby śpiący dzień, nie wiem, czy kawę wypiłem, chyba nie. No ale sobie jechałem tym samochodem, chciałem jak najszybciej zrobić robotę, bo to jest praca polegająca na szybkim zrobieniu pracy, na takiej organizacji ścisłej. No i jadę sobie, jadę, nagle minąłem, zmieniłem pas ruchu, no i minąłem adres, przy którym miałem się zatrzymać. No i chciałem sobie szybciutko cofnąć, żeby tam sobie stanąć wcześniej, no i doręczyć te paczki szybko. No i nie myśląc wiele nad tym, że ktoś sobie już może za mną stać, cofnąłem na pełnej petardzie do tyłu i tak wydzwoniłem w gościa, że aż pół osiedla zaczęsło się. No ale trudno, no. Uderzyłem w niego i sobie myślę, ja pierniczy, wysiadłem z tego auta, taki dzwon, że aż szok, aż w uszach jeszcze czułem dźwięk. No i sobie myślę, ja pierniczy, co się będzie teraz działo, nie? No ale gościu wysiadł, tak rozmawiamy, patrzę, tak niewiele zniszczeń i w ogóle. No i tak w ogóle mnie to jakoś nie przeraża, że no stało się, no. Tak za chwilę sobie zacząłem uświadamiać, no co jest, no coś jest nie tak, no kurczę, mnie to w ogóle nie rusza. A wcześniej to w ogóle już bym miał na głowie całą gamę zmartwień, prawda? No to, że pracę stracę, to, że mnie policzą po kosztach, to, że będą różne problemy w ogóle. No i gość wyszedł, przyjechał tam taki prawa ręka szefa, spisali te straty, no i to wszystko. W ogóle nie pytałem o koszty, nie pytałem o pracę, nie pytałem, co będzie dalej. Po prostu wsiadłem w samochód i jechałem dalej. Tak sobie myślałem, co by było, jakby mnie szef widział. Wsiadłem do samochodu i sobie śpiewam, imię Twe święci się. No i sobie tak myślę, jak on mnie zobaczył, w tym momencie mnie zwolnił z automatu, no, jakby widział reakcję, którą ja prezentowałem w tym momencie. Ale i właśnie później zacząłem się zastanawiać. I sobie myślę, nie no, to jest coś, czego w moim życiu nie było. Uświadomiłem sobie, że ja zostałem właśnie, to Królestwo Boże, to uwolnienie przyszło nierozstrzygalnie, ja sobie uświadomiłem to, że jestem wolny. Że jestem wolny, że się nie muszę zastanawiać. Wróciłem, dokończyłem robotę, wróciłem do pracy. Na drugi dzień przychodzę do pracy. Oczywiście nie zastanawiając się, czy ona będzie dalej, czy nie będzie dalej. Wróciłem, no i dowiedziałem się, że zostaję zawieszony na chwilę, prawda? Ale też to na mnie nie zrobiło wrażenia. Pojechałem jeszcze w ten sam dzień gdzieś ze 100 km za Warszawę. Załatwiłem jedną sprawę, załatwiłem drugą sprawę, gdzie wcześniej tych spraw bym nie załatwił, ponieważ cały czas by mi to w mojej głowie siedziało. Wolałbym sobie pójść do domu i dłamsić się z myślami, co będzie dalej. Ale tego nie było po prostu. Tego po prostu nie było, bo ja przyjąłem za darmo to, co się nazywa uwolnieniem od problemów. Po prostu ja zacząłem uznawać to, że problemy mnie nie dotyczą. Ja zacząłem uznawać to, że jeżeli w oczach Boga jestem Jego synem, On mnie kocha, no to czemu miałoby być inaczej? Czemu miałby być problem w moim życiu? Czemu problem mógłby urosnąć do jakiejś rangi? Ja miałem taką wizję, kiedy wielbiłem Boga, jak
przychodzą do niego ludzie z problemami. Ojciec siedzi na tronie i przychodzi do niego ta łowiecka z tym problemem, z tą paczką i z tym problemem i daje mu: ojcze, ja mam problem. A ojciec mówi: chodź tutaj, bierze ten problem. On w ogóle nic z tym problemem nie robi. On siedzi na wielkim tronie, on mówi: daj ten problem. I on bierze ten problem, w ogóle on nie patrzy, wyrzuca go w tą przestrzeń, on nic z nim nie robi i on ciebie przytula i on ci mówi: ja ciebie kocham. I ty to bierzesz i w ogóle problem w obliczu ojca to jest jakaś iluzja. W ogóle wystarczy do niego przyjść, a problem staje się iluzją. Wystarczy to uznać za prawdę. Każde słowo, które jest jego, wystarczy uznać za prawdę i ta prawda się zamanifestuje, jeśli w sercu się w tą prawdę uwierzy. Amen. 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 Wiecie, niektórzy myślą, że to jest tak zwany system wyparcia, że to się problem wypiera. To nie chodzi o to, że to się problem wypiera. Ja wiem, co to jest system wyparcia. I to nie jest, to nie jest wyparcie problemu, bo Jezus powiedział: nie martwcie się o nic. Wiecie, jak mało ludzi rozumie to zjawisko? Każdy wierzący człowiek, każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek powie: tak, ja wierzę w to, co powiedział Jezus. Tylko, wiecie, prawda jest taka, że 90% tych ludzi, którzy tak mówią, dalej tonie w swoich problemach i zmartwieniach. Problemy i zmartwienia krążą wokół nich i ich niszczą. Pamiętaj, nasza fizyczność ma się tylko tak dobrze, jak się ma nasza psychika. Rozumiesz? To jest bardzo ważna sprawa. Jak w środku jest, proszę ciebie, kołchoz, to na zewnątrz będzie kołchoz, wcześniej czy później. To się w ogóle musi uwolnić. To, co jest w środku, musi się uwolnić na zewnątrz. Różnego rodzaju troski, które są w środku, one będą wychodziły na zewnątrz i będą niszczyły nasze ciała i nasze życie. I naprawdę Jezus, kiedy Jezus powiedział: nie martwcie się o nic, to On nie mówił o tym, żeby wyprzeć problem, tylko żeby zrobić to, o czym powiedział dzisiaj Rafał. Zbliżenie się do Ojca. Stanięcie przed Ojcem z takimi rzeczami jak problemy, nie próbowanie gdzieś ich pochować, tylko przyjście do Ojca i powiedzieć: o właśnie, to są te rzeczy, co ja je mam, tylko że ja się do nich, z Tobą, do Ciebie z nimi zbliżam. Ja w ogóle wiem, że to zacznie dziać, że zacznie coś się dziać z nimi takiego, czego nawet nie rozumiem. I to zaczyna słabnąć. Ja w pewnym momencie mojego życia to myślałem, że zwariowałem. Mówię: kurczę, w ogóle nie martwię się niczym. Kiedyś musiałem ćpać, żeby się nie martwić, rozumiecie? Kiedyś jak zajarałem krak, to ja, wow, to ja się nie martwiłem niczym. To ja byłem w ogóle, rozumiesz, Rambo komando w jednej w ogóle osobie, nie? I nie było problemów. Ale jak puszczał koks, to wszystko wracało z trzykrotną siłą. Ale kiedy ja się nauczyłem przychodzić do Ojca, składać przed Nim swoje problemy, to okazało się, że ja nie muszę ćpać. Ja jestem wolny jak dzik na zakręcie. Ja się w ogóle nie martwię. Jak komuś się to mówi, to mówię: ja ty ściemniasz. Nie, ja naprawdę nie ściemniam. Trzeba by mnie zobaczyć w ogóle w domu. Oczywiście ja mam trudne momenty, ale generalnie troski moje wziął Bóg. Jak coś się pojawia w moim życiu i jak jest jakiś problem, to ja się zbliżam do Ojca z tym problemem i tam następuje utylizacja. Utylizacja. To nie jest wyparcie,